Słuchajcie, w najbliższych dniach pogoda w Kurowie nie będzie nas rozpieszczać. No właśnie, tylko chodzi mi o mieszkańców Kurowa. Nawet dziś już nas nie rozpieszcza, nawet zobaczcie ile jest stopni. W nocy było minus 3, zawsze były noce zimne, bo było minus 7, dzisiaj jakoś minus 3 było. I teraz mamy aktualnie... O, chyba już jeden stopień jest. No już jeden stopień, bo było zero jeszcze. Przed chwilą jeszcze było zero. Teraz jest jeden stopień, więc jest bardzo zimno. No, dziś pokazuję, że będzie 4 stopnie. Jutro zobaczcie, co będzie. Jutro będą opady śniegu, czyli jak wiecie, że zima ma przyjść do Polski. I ten fakt już się potwierdza, bo wczoraj na pogodzie w telewizji pokazywały. Nawet teraz pokazuję na internecie, że śnieg, więc ten fakt już się potwierdza, bo wszędzie to pokazują, już wszędzie, kompletnie. W niedzielę jest 0 stopni i zachmurzenie, w poniedziałek minus 1 i zachmurzenie, we wtorek przelotne opady śniegu i minus 1 i tam dalsze dni. O, ale dalsze dni też będą zimne, będzie słońce i minus 1, słońce minus 1. I słońce 1 stopień. Więc pogoda w najbliższych dniach nie będzie rozpieszczać mieszkańców Kunowa. No pewnie was też, bo w całej Polsce podobnie ma być taka zła pogoda, taka zimowa. Więc no... Zimno na dworze jest. Więc no... Na razie jest 1 stopień. Pokazywałem wam, ale pokażę jeszcze raz. 1 stopień. Nawet jest tak zimno, że nie wiem. Czego ten aparatu strasznie łapie? Wreszcie. Ostrość została zablokowana. A teraz jakoś dobra, więc zablokowało. O, teraz już nie zablokowana. Zimno jest bardzo, no nie wiem jak wam to pokazać, no nie da się pokazać tego, że jest zimno, po prostu ja to odczułam, nie? No ja was nie kłamię, nawet to jest dowód, że nie kłamię, bo już pokazuję termometr wyraźnie, że jest 1 stopień. No to kończę, cześć.